Cześć! Dzisiaj odcinek w zmienionej formie, ale zanim zaczniemy, to BT z Minitel Events przedstawi Wam scenariusz dzisiejszej gry. Zagramy sobie żabie skoki, czyli wygląda to w ten sposób, że zajmujemy po kolei poszczególne punkty oporu, aż do ostatniego i wtedy jest absolutne zwycięstwo drużyny atakującej. Punkty są 3, Alfa, Bravo, Charlie. Trzeba je atakować w kolejności A, B, C, tak? Atakujące mają nieskończoną ilość żyć. Natomiast obrońcy w momencie, kiedy dostaną na punkcie A, przenoszą się jako trupy na punkt B i bronią punktu B. Dostaną na punkcie B, przenoszą się na punkt C, bronią punktu C. Dostaną na punkcie C, schodzą tutaj, już są wyłączeni z gry. Jasne? Dzisiaj skupiłem się bardziej na filmowaniu grupy atakującej, której pierwszym celem była ściana na prawej flance. Czerwoni postanowili zastosować standardową i dobrze działającą taktykę, która polega na tym, że główna grupa atakuje bezpośrednio od frontu, starając się skupić na sobie ostrzał przeciwnika, natomiast reszta graczy miała okrążyć przeciwnika i zaatakować go od śmierdzącej drogi. Niebiescy dosyć solidnie obsadzili obie ściany, dzięki czemu udało im się ugrać aż 20 minut z całego czasu. Obrońcom udało się obronić zarówno przed silnymi atakami frontalnymi, jak i pojedynczymi akcjami wypadowymi na ich plecy. Czerwoni postanowili zmienić trochę podejście i zaczęli atakować bardziej wysuniętą drugą ścianę, która była słabiej obsadzona przez niebieskich. Pojedyncze osoby zaczęły podchodzić pod stanowiska obrony i w krótkich pojedynkach strzeleckich eliminować obrońców. Niestety dla niebieskich nasilone ataki na ich prawą ścianę oraz z lewej flanki śmierdzącej drogi skutkowały tym, że czerwoni wyparli ich z wysuniętej pozycji i uzyskali dzięki temu dobrą pozycję do ataku na pierwotny cel. Mogąc teraz łatwiej atakować A, czerwoni szybko uporali się z tematem. Uwaga, uwaga, alfa została przejęta. Po upadku Alfy, nawet nie zdążyłem zauważyć, kiedy się pojawili, przyszedł czas na Bravo. Czerwoni nie znali dokładnego położenia drugiego punktu. Postanowili zdać się trochę na los. Udali się w kierunku charakterystycznego wzgórza ze ścianą, znajdującego się za śmierdzącą drogą. Tym razem intuicja ich nie zawiodła i faktycznie napotkali silnie obsadzone wzgórze. Niebiescy tym razem obsadzili mocniej swoje flanki, nie pozwalając się tak łatwo okrążyć. Tym razem taktyka czerwonych skupiła się na wysyłaniu pojedynczych osób przy silnym ogniu wsparcia z dystansu. To zagranie okazało się skuteczne dla czerwonych, bo już po chwili niebiescy zostali wyparci ze wzgórza i mogli jedynie osłaniać punkt Bravo z dystansu, eliminując gracze, którzy próbowali sięgnąć po tablicę. Tutaj również udało im się ugrać trochę czasu. Czerwoni nie byli chętni do wystawienia swoich kasków ze szczytu wzgórza. Dostałeś? O, dostałem! Worek, worek, worek! Nie pilnowaliście mnie! Szanować się zaczęli.
zaszczyt będzie twój. Tak. Dalej, dalej, ja zostawiam swoje po dupie. I do domu. Pół grozu padł, pół grozu padł. A tam kurwa, jeden tylko się podciągał, nie reszta zostaje. Reszta patrzy. Ja broniłem go. Tak, stojąc za ścianą, nie? Tak, broniłem go i siebie. Obrona mentalna. Po przejęciu Bravo czerwonym zostało około 10 z 45 minut na przejęcie punktu Charlie. Dla niebieskich było to być albo nie być w tej grze. Frontalne ataki czerwonych rozbijały się pod bardzo silną linię obrony obrońców, którzy ufortyfikowali się na kolejnym szczycie, tym razem wkopanego w ziemię starego schronu. Niestety niebiescy nie docenili klasycznego zagrania Pietrasa, który po dwukrotnie nieudanym podejściu zdołał poprowadzić szybki atak i zdobył ostatni punkt na 1,5 minuty przed końcem czasu. Mam nadzieję, że mój komentarz wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Trzymajcie się. Cześć.